tak jest, jak jest. Zawsze mam okazję, że się osobiście tutaj, ale robię w internecie. Dzień dobry Państwu. Witamy na zgromadzeniu o nazwie Czarny Piątek. Oficjalnie zawiązujemy zgromadzenie. Pozwolą Państwo, że odczytam w tej chwili wersję skróconą regulaminu. Pikieta nie może powodować utrudnień w ruchu drogowym. Uczestnicy muszą znajdować się poza jezdnią. Zabrania się posiadania podczas zgromadzenia środków pirotechnicznych i broni. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się zasłaniania twarzy. Osoby zasłaniające twarz zostaną poproszone o odsłonięcie, a w razie niezastosowania się usunięte ze zgromadzenia. Wszelkie powstające na bieżąco problemy prosimy zgłaszać przewodniczącej zgromadzenia, czyli mnie, lub policji. Organizatorzy mają prawo do usuwania ze zgromadzenia osób, które zakłócają godność wydarzenia. W razie zaistnienia wrogo nastawionej kontrmanifestacji nie należy reagować na nią agresywnie. Na co Państwa bardzo serdecznie uczulam, ponieważ kontrmanifestacje już mieliśmy niedaleko. A teraz trochę mniej regulaminowo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Ida Mickiewicz-Florczak, jestem ze Stowarzyszenia Fabryka Równości i witam Państwa w imieniu wszystkich organizatorów i organizatorek dzisiejszego łódzkiego zgromadzenia. Zapraszam teraz do przemówienia jedną ze współorganizatorek, Annę Migale, łódzkie dziewuchy dziewuchom. Witam. Drodzy Państwo, co się wydarzyło kilka dni temu? Dziękuję. Kilka dni temu Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po 5 godzinach debaty głosami 16 posłów pozytywnie zaopiniowała projekt Zatrzymaj Aborcję. Przewodniczący Stanisław Piotrowicz ograniczył obecnym na sali organizacjom pozarządowym prawo do głosu. Ja Państwu zacytuję kilka ciekawszych wypowiedzi, które padły wtedy na sali, ponieważ one jednoznacznie pokazują, jak traktują nas posłowie tej drugiej, prawej strony. Poseł Marek Jurek powiedział: kobiety nie mogą odmawiać powinności macierzyńskiej. Dalej, Marek Jurek powiedział: co by było, gdyby kobieta odmówiła powinności macierzyńskiej? Nie byłoby nas tutaj. Poseł Santocki, Kukiz 15. Część kobiet dokonała aborcji pod wpływem namów i występują u nich zjawiska dysonansu poznawczego. Kobieta uległa propagandzie i wybrała łatwiejsze rozwiązanie. Ostatnia wypowiedź, dość ciekawa. Robert Winnicki, Ruch Narodowy. Aborcjonistki są sojuszniczkami nieuporządkowanego życia seksualnego mężczyzn. I teraz, drodzy Państwo, tak odnosząc się jeszcze do tej pierwszej wypowiedzi o tym, że kobiety nie mogą odmawiać powinności macierzyńskiej, bardzo mi się to kojarzy z tym, co działo się w Niemczech za panowania Hitlera. Co zrobił Hitler po dojściu do władzy? Stanowisko jego było jasne. Stosowanie antykoncepcji to gwałt na naturze, upodlenie kobiecości, macierzyństwa i miłości. Co dalej? W 1938 roku Adolf Hitler ustanowił tak zwany Krzyż Matki, czyli odznaczenie państwowe przyznawane wielodzietnym matkom, tym, które urodziły dużo dzieci. Co było dalej? Z czym jeszcze się to kojarzy? ZSRR, czyli Komunistyczny Ustrój Totalitarny. Centralny Komitet Wykonawczy i Rada Narodowych Komisarzy ZSRR miała takie stanowisko. Radziecka kobieta jest równa w prawach z mężczyzną, ale nasza radziecka kobieta nie jest wolna od wielkiego, zaszczytnego obowiązku, którym obdarzyła ją natura. Ona jest matką, ona rodzi.
I co robiono w ZSRR? Przyznawano także order macierzyńska sława. I teraz, drodzy Państwo, przypomnijcie sobie, co zrobił nasz prezydent Duda w walentynki. Kogo odznaczył? Matki. I, drodzy Państwo, ja nie mam nic przeciwko matkom, które rodzą wiele dzieci i chcą mieć wielkie rodziny. Chwała im za to. Natomiast to, co robią panujący, jest gotowaniem żaby. Mówiliśmy o tym już na poprzednich protestach, że będą ograniczać nasze prawa po trochu. W chwili obecnej rozpatrywany jest projekt eliminujący jedną z przesłanek do dokonania aborcji, a jednocześnie robi się to, co robiło się w ustrojach totalitarnych. Dlatego, drodzy Państwo, mam nadzieję, że dzisiaj tutaj będziemy bardzo głośno krzyczeć o tym, czego nie chcemy i o tym, jak mamy wykurzyć ten rząd. Dziękuję. Wolność wyboru zamiast terroru! Wolność wyboru zamiast terroru! Wolność wyboru zamiast terroru! Wolność wyboru zamiast terroru! Drodzy Państwo, dostaliśmy informację, że w Warszawie jest ponad 55 tysięcy osób. Teraz poprosimy o zabranie głosu panią Dorotę Ceran, dziennikarkę, która napisała list dedykowany do Kai Godek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak pani powiedziała, nazywam się Dorota Ceran, jestem dziennikarką. Dziś również jestem tutaj reprezentując Łódzki Komitet Obrony Demokracji, współorganizatora naszego dzisiejszego spotkania. Proszę państwa, ja rzeczywiście, kiedy usłyszałam te wszystkie rewelacje, które wygłaszała pani Kaja Godek, jako kobieta, jako matka trójki dzieci, poczułam się osobiście dotknięta, osobiście urażona tym, co ta młoda dama miała nam do przekazania. Spróbuję, być może po prostu nie każdy ten tekst przeczytał, proszono mnie, abym go Państwu zaprezentowała. Ja go troszkę skrócę oczywiście, żeby nie zabierać aż tak dużo czasu. Zwróciłam się do pani Godek następującymi słowami. Szanowna pani, jako kobieta, matka trójka dzieci, osoba o światopoglądzie liberalnym, nie mogę pozostać obojętną na przekaz, którego jest pani autorką i który propaguje pani w przestrzeni publicznej. Gdyby zresztą poprzestała pani na propagowaniu, mogłabym wraz z innymi osobami puścić pani tezy mimo uszu. Niestety próbuje pani swoje poglądy wcielić w życie, narzucając je innym osobom. Zakłada pani bowiem, że to jej punkt widzenia jest słuszny, szlachetny i konieczny do zastosowania przez ogół. Otóż informuję panią, że się pani fundamentalnie myli, ponieważ uderza pani w kobiety niezamożne, niezaradne, pozbawione wsparcia osób bliskich, czasami bardzo młode, które nie poradzą sobie z problemem niechcianej ciąży, ciąży być może z gwałtu powstałej z przemocy. Wszystkie te kobiety, które mają wpływ na swoje życie, poradzą sobie. Nie utrudni im pani trochę życie, ale nie zmieni pani ich decyzji. Jak pani sądzi, pani Kaju Godek, czy te wszystkie niezamożne, mniej zaradne kobiety, które nie mogą wyjechać do klinik w cywilizowanych krajach, będą panią dobrze wspominać i w sercach błogosławić? Nie sądzę. Przyznaje pani sobie prawo do tego, by innym narzucać swoją wolę. Otóż my, nie chcąc zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, nikomu naszej woli przecież nie narzucamy, ponieważ nie ma w naszym kraju takiego obowiązku, żeby każda kobieta przynajmniej raz w życiu usunęła ciążę. Nie ma takiego obowiązku. No gdyby był, to stanęłabym koło pani i głośno protestowała. Gdyby był obowiązek usuwania ciąż
z płodami chorymi, dotkniętymi jakimiś ciężkimi wadami. Gdyby był taki obowiązek, również krzyczałabym razem z panią nie, absolutnie nie. Pani wolą jest urodzenie dziecka chorego, jeżeli chce je pani kochać, chce je pani mieć. Można urodzić dziecko z gwałtu, znam takie osoby, które potrafią te dzieci kochać. Ale czy będzie pani umiała spojrzeć w oczy młodej dziewczynie, która takie dziecko urodzi i będzie widziała w tym dziecku twarz swojego oprawcy? Spojrzy pani w oczy takiej kobiecie? Jest pani matką dziecka chorego i powinna pani rozumieć, jak trudne jest wychowanie takiego dziecka. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, żeby już zmierzać do puenty. Ten tekst jest do przeczytania, można go po prostu sobie otworzyć i spokojnie samemu przeczytać. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że całą tą energię, którą pani wkłada w walkę z kobietami, może lepiej włożyłaby pani w walkę o lepszy byt tych osób, które urodziły się, mają na przykład zespół Downa i zostaną kiedyś same, jako dorośli ludzie bez rodziców, a nie ma systemowych rozwiązań, które pomagałyby tym ludziom żyć. Dziękuję państwu bardzo. Teraz głos zabierze pani Grażyna Kondraciuk, KOD region łódzki. Dzień dobry. Patrzę tutaj z góry, jest nas tak dużo. Brawo dla wszystkich, kto przyszli. Jeszcze bym prosiła, żeby wszyscy albo podnieśli parasolki, albo... Co? Wieszak, proszę, wszyscy do góry. I krzyczymy, myślę, czuję i decyduję. Myślę, czuję i decyduję. Myślę, czuję i decyduję. Myślę, czuję i decyduję. Chciałabym przypomnieć, że ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży weszła w życie 14 marca 1993 roku, do dnia dzisiejszego. A jak będzie w 2018? To wszystko zależy od nas. Będziemy walczyć o nasze prawa do decydowania o sobie. Nie będzie nam fanatyk religijny mówił, jak mamy żyć. I hasło: żądamy odrzucenia ustawy antyaborcyjnej. Żądamy odrzucenia ustawy antyaborcyjnej. Nie jestem za aborcją, jestem za wolnym wyborem. Wolna kobieta to jej wybór. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, mamy teraz kolejne przedstawicielki ugrupowania o nazwie Koalicja Tak, Urszula Niziołek-Janiak oraz Kasia Gauza. I łódzkie dziewuchy, bo należy też do łódzkich dziewuch. Ja teraz będę mówiła o bardzo trudnym temacie dla mnie. Nigdy o tym nie mówiłam publicznie. Nie lubię o tym
o tym mówić i powiem też kilka spraw niepopularnych. Możecie gwizdać, możecie mnie wybuczać. I spieram się kartkami, bo ja mam naprawdę duży problem, żeby mówić, wypowiadać się publicznie. I ja po prostu wiem, że ta walka, która się dzieje tutaj, w Warszawie, w Łodzi, w wielu innych miastach, to nie jest tylko walka z PiS-em. To nie jest tylko walka z PiS-em. To nie jest tak, że jest sobie PiS, jacyś fanatycy religijni z nacjonalistami, kontra my, antypiS, obóz demokratyczny i to dwie strony walczą. Ciemna i jasna strona mocy. To nie jest tak. Bo jeśli chodzi o prawa kobiet, to nagle okazuje się, że ten obóz demokratyczny jest niestety pęknięty, że te osoby, które nas reprezentują, nie mówię już o Sejmie, te osoby, które wchodzą, nie należą do partii, ale są autorytetami, które chodzą na demonstracje, chodzą do mediów, świecą tam, nie zawsze są po naszej stronie, nie zawsze są po stronie kobiet, niestety. I mówię to o takich postaciach jak profesor Andrzej Rzepliński. To jest osoba, dzięki której straszy nas klauzula sumienia. Straszy nas klauzula sumienia w aptekach, szpitalach, nie wiadomo gdzie jeszcze. Dzięki niej zaraz być może będą jakieś szlabany na antykoncepcję. To jest koszmar i to jest osoba, która dostała papieski medal za służenie Kościołowi. Dalej, profesor Andrzej Zoll. To jest osoba, która opowiadała się za inwigilacją kobiet, jeśli poronią. Żeby była specjalna komisja, która będzie badała, czy kobieta, która poroniła, zrobiła to w sposób naturalny, czy było to skutkiem aborcji. Kobiety, zastanówcie się, jak bardzo byłoby to poniżające, gdybyście się musieli przed taką komisją stawać. Jak bardzo byłoby to poniżające. I proszę Państwa, czy ja te opowieści o takiej komisji, o tej inwigilacji osób, kobiet, które poroniły, czy ja to usłyszałam u Rydzyka? Czy ja usłyszałam to w tygodniku Niedziela? Czy w TV Trwam, czy Radio Maryja? Nie. Ja to przeczytałam w postępowej gazecie Tygodnik Powszechny, gazecie postępowych katolików. Proszę Państwa, niestety, mówię to dlatego, że choćbyśmy się zarzekali, choćbyśmy tupali nogami i mówili, że znamy dobrych księży, wspaniałych metropolitów, to oni nigdy nie staną po prawie za kobietami. Nigdy nie będą się opowiadali po stronie kobiet. W sprawach kobiet rozłożą ręce, mogą prywatnie się nie zgadzać z tym, co się dzieje, ale nigdy publicznie nie zabiorą głosu w tej sprawie. Bo tak im nakazuje doktryna religijna. I nie ma innej rady dla nas. Naprawdę. Samo przepędzenie PiS-u nic nie zmieni. Musimy żądać świeckiego państwa. Musimy żądać świeckiego państwa, świeckiego samorządu, świeckich szpitali, świeckich aptek i świeckich szkół. I trzeba popierać takie grupy, takie partie i takie ruchy samorządowe, które nie boją się słowa świeckość. Takich gospodarzy i gospodyń miejskich, które nie boją się przyjść na czarny protest. Nie boją się przyjść na czarny protest. Nie boją się przyjść na Marsz Równości. I twardo stoją po stronie kobiet. Brawo! Jeszcze jedno, ostatnie. Samo głosowanie nie wystarczy, naprawdę. Jest was dużo tutaj, jest was dużo w Warszawie. Samo głosowanie nie wystarczy. Nie bójcie się wchodzić do partii, nie bójcie się wchodzić do grup ruchów samorządowych, bo może w tych partiach nie ma wcale najmądrzejszych osób. Być może nie ma tam osób, które reprezentują wasz interes.
ale one są tutaj i tu jesteście wy i tu jest ta energia i dzięki tej energii możemy zmienić ten kraj. Solidarność naszą bronią! 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 Wspaniałe kobiety, dziewuchy, fantastyczni mężczyźni, którzy nas wspieracie. Bardzo wam dziękuję, że tutaj jesteście. Bardzo wam dziękuję, że my, kobiety, Polki, możemy na to liczyć. W momencie, w czarnej godzinie, to jest nasza czarna godzina, to jest moment, w którym państwo powiedziało kobietom, że nie są obywatelkami pierwszej kategorii. My jesteśmy gorszego sortu, nam się nic nie należy. Nam się nie należy porządny dostęp do antykoncepcji, nam się nie należy szacunek, nam się nie należy własna decyzyjność. My mamy być pozbawione praw do decydowania o swoim życiu, o całym swoim życiu. Czy wiecie o tym, że prawie 80% panów odchodzi od kobiet takich, które teraz mają być skazane na rodzenie dzieci trwale uszkodzonych? Czy wiecie, że te kobiety są skazane na biedę? Czy wiecie, że one nie mają porządnych emerytur? Czy wiecie o tym, jak te kobiety spędzają całe swoje życie? Znam taką kobietę. Ma dwójkę niepełnosprawnych synów z porażeniem, dorosłych. Ona ich dźwiga sama. Ona ma gigantyczną przepuklinę, nie może iść się leczyć, bo nie ma kto z tymi dziećmi zostać. Tak to państwo, które zmusza do rodzenia dzieci trwale uszkodzonych, opiekuje się rodzinami i opiekuje się kobietami. Szanowni państwo, teraz mamy taki czas, kiedy naszą ostoją muszą być samorządy. Samorządy nie mogą wiele w tej dziedzinie. Nasze prawa, nasze uprawnienia są coraz bardziej ograniczone przez to głupie państwo. Natomiast możemy zrobić troszkę. Możemy zapewnić kobietom i mężczyznom dostęp do edukacji seksualnej. To robimy. Możemy zapewnić dostęp do antykoncepcji i możemy zapewnić dostęp do rzetelnej wiedzy, do rzetelnej opieki w gabinetach i szpitalach. My, samorząd ludzki, mamy przychodnie, mamy szpitale miejskie. Wykorzystajmy je. Kiedy okazało się, że jedna z łodzianek nie mogła skorzystać z rzetelnej porady lekarskiej i odmówiono jej ze względu na tak zwaną klauzulę sumienia, bez sumienia leków antykoncepcyjnych, zwróciłam się o to, by miasto uruchomiło poradnie i uruchomiło apteki całodobowe, które kobietom pomagałyby w takich sytuacjach. Dostałam odpowiedź, że nie można. Można! Można! Jacek... Będę uparta. Myślę, że samorządowcy, których tutaj widzę w tłumie, pomogą, nie będą mieli nic przeciwko temu, żeby Łódź, wspierając łodzianki, uruchomiła apteki i punkty opieki ginekologicznej całodobowe, które będą wspierać kobiety w trudnych sytuacjach. Nie misjonarzy! Chcemy lekarzy! 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 Nie misjonarzy! Chciałabym tylko powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Teraz pod obrady miejskiej kieruję uchwałę antydyskryminacyjną. Uchwałę, która ma nas uczyć, jak korzystać ze swoich praw i jak szanować innych. Wspierajcie tę uchwałę. Bardzo proszę. Dziękuję. Nasze ciała, nasze życie, nasze ciała, nasze życie, nasze ciała. Nasze życie, nasze ciała, nasze życie, nasze ciała, nasze życie, nasze ciała, nasze życie. Proszę państwa, teraz przedstawicielka grupy Manifa Łódź, pani dr Iza Desperak. Brawo! Brawo! Brawo!
Nie wszyscy pamiętacie, od czego zaczęły się polskie manify, między innymi ludzka manifa, która spotyka się z wami od 15 lat. W 2001 roku policja wtargnęła do gabinetu ginekologicznego, w którym jakoby miał się odbywać zabieg aborcji. To był tak dramatyczny przykład działania państwa policyjnego w 2001 roku, że uruchomił wściekłość i protest kobiet, które wyszły na ulicę właśnie w formie 8-marcowych demonstracji manifowych. Od tamtego czasu to państwo policyjne nie tylko nie zniknęło, nie zmniejszyło swojego zasięgu, wprost przeciwnie. I w tym państwie policyjnym w całym XXI wieku jesteśmy, a jego macki się zaciskają. Stoimy naprzeciwko siedziby PiS-u, ale wiemy, a jeżeli nie wiemy, to musimy sobie to powiedzieć, że nie wystarczy obalić PiS-u, aby wróciła demokracja, prawa człowieka, do których należą prawa reprodukcyjne. Bo w tym 2001 roku to nie PiS rządził ani w 93, ani w 97, gdy Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną aborcję z przyczyn społecznych. Państwo policyjne to nie tylko policyjne pałki, to nie tylko szlabany, które mogą się pojawić na granicach, czy inwigilacja w gabinetach ginekologicznych, która naprawdę technicznie jest już możliwa. Państwo policyjne to także policjant w naszej głowie, jak u klasyka Orwella. Tylko Orwell nie wymyśliłby tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Komisja, która zdecydowała, że właściwie można zaostrzyć to drakońskie prawo, które tak naprawdę nie jest prawem, tylko bezprawiem, nazywa się Komisją do Spraw Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ci, którzy chcą torturować i upokarzać kobiety, skazywać je na straszliwe cierpienia, mienią się rzecznikami równości. Powołują się na walkę z dyskryminacją. Nastąpiło całkowite odwrócenie znaczenia tych terminów. I abyśmy osiągnęli zmianę, musimy również tą formę państwa policyjnego, policjanta w naszych głowach anihilować. Dziękuję bardzo. Nie zejdziemy do podziemia! 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 Drodzy Państwo, kolejny głos w dyskusji. Pani Anna Langler, Inicjatywa Polska. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym pozdrowić Was od pani Barbary Nowackiej i bardzo podziękować za przybycie. Jest Was naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że młodzi ludzie w tym kraju są obecnie bardzo zagrożeni przez... Chciałam powiedzieć, że młodzi ludzie w tym kraju są bardzo zagrożeni przez to, co się dzieje teraz w Polsce. Powoli odbierane są nam wszystkie prawa, podstawowe prawa człowieka, podstawowe prawo o decydowaniu o sobie, o swoim życiu. Powoli zabierana jest nam antykoncepcja. Przede wszystkim młodzi ludzie bardzo mało wiedzą o antykoncepcji, bo mamy w Polsce tragiczną wiedzę i tragiczną edukację seksualną. Nasza edukacja seksualna w Polsce jest głównie edukacją kościelną, a nie edukacją seksualną i nie edukacją opartą na naukowych faktach. Przez to wszystko mamy szansę do doprowadzenia do całkowitego zakazu aborcji. Nawet jeśli kobiety
nawet jeśli życie kobiety będzie zagrożone, prawdopodobnie do tego doprowadzimy, jeśli nic nie zrobimy i dalej będzie się działo tak, jak się dzieje w Polsce. I możemy doprowadzić nic nie robieniem do zakazu antykoncepcji. Czy wyobrażacie sobie, co się stanie, jeśli rząd zakaże antykoncepcji młodym ludziom? Naprawdę dojdzie do tragedii i możemy przez to wszystko kobiety zostaną całkowicie wykluczone z rynku pracy. A rząd robi chyba wszystko, żeby do tego doprowadzić. Dziękuję bardzo, dziękuję wam wszystkim. Dbajcie co potem, nie o zygotę. Dbajcie co potem, nie o zygotę. Drodzy państwo, teraz w imieniu pani prezydent miasta Łodzi przemówi do was pełnomocniczka do spraw równego traktowania, pani Agnieszka Łuczak. Brawo! Dzień dobry. Proszę państwa, pełnomocniczką prezydent Łodzi jestem zaledwie od kilku dni. I teraz w tej minucie chciałam państwu przekazać w imieniu pani prezydent Hanny Zdanowskiej, że ważne zaplanowane wcześniej sprawy nie pozwoliły jej tu dzisiaj być z nami, ale prosiła, żeby przekazać, że jest z nami całym swoim sercem. Mam nadzieję, że te tłumy sprawią, że w następnych tego typu spotkaniach, manifestacjach kobiet pani prezydent będzie z nami. A teraz... Teraz chciałam jeszcze dwa zdania powiedzieć już od siebie, bo wydaje mi się, że jesteśmy wyjątkowo w bardzo dobrym, właściwym miejscu pod siedzibą partii, która omotała nas wszystkich, a właściwie próbuje nas omotać jakimś pseudokatolicyzmem, pseudoreligijnością. I mamy im do powiedzenia jedno, że się nie damy omotać. My nie chcemy żyć w takim kłamstwie i hipokryzji jak wy. I ja mam dla tej partii jedno zdanie. Spieprzaj dziadu od naszych macic. Miejmy nadzieję, że z takim entuzjazmem wyrażone życzenie się spełni. A teraz zapraszam do przemówienia panią Ewę Burzałek, Łódzki Szlak Kobiet. Brawo! Dziękuję. My jako Łódzki Szlak Kobiet od lat mówimy o historii kobiet, przede wszystkim łodzianek, ale nie tylko. Pokazujemy, że przez wieki kobiety były wykluczane z różnych dziedzin życia, traktowane okrutnie i niesprawiedliwie, pomijane, ich zasługi były zapominane. Ale mimo wszystko z tych historii bardzo często płynie pozytywny przekaz, bo kobiety nie pozostawały bierne. Część z nich walczyła o swoje prawa, o możliwość decydowania o sobie. Dzięki determinacji pokoleń Polek udało się 100 lat temu wywalczyć dla Polek prawa wyborcze. Wywalczyć, a nie dostać. Często się mówi, że Polki dostały prawa wyborcze. To nieprawda. One je wywalczyły. Z okazji stulecia praw wyborczych kobiet Sejm postanowił ustanowić rok 2018 rokiem praw kobiet. Czy nie naprawdę to na żart? Czy nie są to...
spiny z nas wszystkich to, co się teraz dzieje w roku praw kobiet. Hipokryci! 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 Czarny protest sprzed półtora roku już przeszedł do historii jako jeden z największych i najbardziej skutecznych masowych zrywów kobiecych. Mimo to dziś znowu musimy wychodzić na ulicę, bo okazuje się, że posłowie i też niestety posłanki niczego się wtedy nie nauczyli. Wciąż chcą odbierać nam prawa. Mam jednak nadzieję, że to jest już ostatni raz, przynajmniej w najbliższym czasie, i że nasze dzisiejsze protesty, które odbywają się w całej Polsce, będą równie skuteczne jak te półtora roku temu. Wygrałyśmy już jedną bitwę i mam nadzieję, że wygramy również wojnę, którą niestety wypowiedział nam polski parlament. Dziękuję. Polska jest kobietą! 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 Proszę Państwa, mamy taki trochę niespodziewany głos w tej chwili. Przemówi do Was matka niepełnosprawnego ucznia. Brawo! Monika Mamulska. Chciałabym przy tej okazji bardzo ważnej spotkania w sprawie praw kobiet powiedzieć o haniebnym rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zamyka drogę do edukacji niepełnosprawnym uczniom wymagającym indywidualnego nauczania. Mam apel do minister edukacji, nie wyrzucajcie naszych niepełnosprawnych dzieci ze szkół. Brawo! Pomimo protestów rodziców, których okłamano, rozporządzenie jest w mocy i jest realizowane. Co mają zrobić rodzice sześciolatków, dzieci z różnymi chorobami, którym zamyka się prawo do edukacji, do szkoły? Co mają zrobić? Jak wytłumaczyć uczniowi po 11 latach nauki na terenie szkoły, że on teraz nie będzie mógł przebywać na jej terenie z rówieśnikami? Jak rozmawiać się z takimi dziećmi? Prawo powinno bronić słabszych, a niestety ustawodawstwo w naszym Sejmie buduje przepisy, które niestety w słabsze osoby uderzają. W niepełnosprawnych, w starszych, w emerytów i w ich opiekunów powodują, że życie tych grup społecznych jest na granicy ubóstwa albo poniżej wszelkiej granicy. Nierespektowane są konwencje ONZ-owskie, które gwarantują wszystkim, niezależnie od ich stanu zdrowia, dostęp do edukacji, równy dostęp do edukacji. A prawo, które w tej chwili powstaje w naszym kraju, dyskryminuje dzieci ze względu na ich stan zdrowia, dając uprawnienia szkołom do segregowania tych dzieci, które są mile widziane na terenie szkoły, i tych, które do tej szkoły chodzić nie mogą. Jest to po prostu największa hańba tego roku. I niestety odpowiedzialność i ciężar tych decyzji spada na nas, kobiety, bo to głównie my mamy więcej obowiązków związanych z edukacją naszych dzieci. Niestety apeluję jeszcze raz o cofnięcie tak haniebnych przepisów, które wprowadza Ministerstwo Edukacji, ponieważ uderzają one w dzieci i w ich rodziców, opiekunów i w całe rodziny. Całe rodziny wykluczane są najpierw z edukacji, potem z towarzystwa, a potem ze społeczeństwa. Oni nigdy już do tego społeczeństwa nie wrócą. Nie zastanawia się nikt w Ministerstwie Edukacji, na czyj koszt będą żyły te rodziny, ponieważ
ponieważ to my wszyscy, ci, którzy mamy szczęście pracować i żyć w społeczeństwie, będziemy ich utrzymywać, ponieważ oni raz wyrzuceni z tej edukacji już nigdy nie wrócą do niej. Hańba dla szkoły! Hańba dla domu! Hańba! 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 Drogie panie, drodzy państwo, jak widzicie, jeszcze nie jedna walka przed nami i nie jeden ważny głos do wysłuchania. Zapraszam zatem do mikrofonu dziewucho dziewuchom. Brawo! Słuchajcie, dopiero jak weszłam tutaj na górę, to zauważyłam, jak nas jest dużo. To jest naprawdę niesamowite. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Jeszcze Polki nie zginęły. Padło tutaj z tej sceny bardzo dużo bolesnych słów o tym, co dzieje się w naszym kraju, o tym, jak kobiety są gnębione. A są gnębione od bardzo wielu lat, tak naprawdę od stuleci. A motorem tego wszystkiego, niestety, jest Kościół katolicki. Nie ukrywajmy tego. Zobaczmy to wreszcie. Dzisiaj Kościół, który, przypominam, tak bardzo wspiera ustawę za życiem, lituje się nad tymi biednymi płodami niepełnosprawnymi. A teraz co znalazłam dzisiaj na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej? Znalazłam tam artykuł o tym, że rodziny z dziećmi z zespołem Downa pozostawione są same sobie. I piszą o tym specjaliści z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którzy przebadali 400 rodzin w całej Polsce z dziećmi z zespołem Downa. Hipokryci! Hipokryci! Ale najgorsze, co znalazłam w tym artykule, rodzice będący katolikami zwracali także uwagę na bariery w dostępie do sakramentów Kościoła katolickiego dla osób niepełnosprawnych. To jest największa hipokryzja, z jaką się kiedykolwiek spotkałam. Dopóki są w brzuchu, oni się nad nimi litują, a kiedy się urodzą, wyrzucają ich ze wspólnoty. Czy to jest hipokryzja? Tak! Hipokryci! 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 Chciałam przypomnieć o tych absurdalnych pomysłach Kai Godek i Ordo Iuris o ubezwłasnowolnieniu kobiet, które zagrażałyby życiu płodu. Jak oni sobie to wyobrażają? Bo ja nie wiem. Jedyny obraz, który miałam przed oczami, to jakiś drugi, trzeci miesiąc ciąży, kobieta, która chce usunąć dziecko, ktoś się o tym dowiaduje i co? I co można zrobić? Można ją przypasować do łóżka, zamknąć i zrobić z niej inkubator? Czy tak to ma wyglądać? To był jeden z pomysłów w ustawie Ordo Iuris, ustawie za życiem. To nie jest ustawa za życiem, to jest ustawa za śmiercią kobiet, za tym, żeby szukały pomocy, ponieważ nie znajdą jej w szpitalach i u lekarzy, którzy schowają się za swoim sumieniem. Barbarzyństwo! To jest barbarzyństwo! Hipokryci! 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 Ja też się przywitam z wami. Dzień dobry. Naprawdę jestem zaskoczona, że jest was tutaj tak wiele i tak wielu. Przede wszystkim chciałabym was serdecznie pozdrowić, was wszystkich i wszystkie od dziewczyn, które pojechały do Warszawy, które w tym momencie... Brawo!
dziewczyny, które są tam i walczą. Zresztą jak tutaj skończymy, to ja też już tam jadę z ekipą i żeby je wspomóc. Natomiast co chciałam powiedzieć? Jestem łódzką dziewuchą, ale przede wszystkim jestem matką. Mam 5-letnią córkę i to dla niej to robię. Ponieważ nie wyobrażam sobie, że moje dziecko będzie żyło w kraju, w którym oficjalnie 14 marca tego roku zostało stwierdzone, że rządzi nim Kościół i światopogląd kościelny. Ja się z tym nie zgadzam i nie pozwolę, aby moje dziecko w takim kraju żyło. Nie pozwolę! Nie pozwolimy! Nie pozwolę, aby moja córka żyła w kraju, w którym kobieta boi się rodzić. Jestem matką i być może chciałabym zajść w jeszcze jedną ciążę, ale drogi PiSie, nie zajdę. Dlaczego? Dlatego, że chcesz mnie zabić. Zabraniasz mi wyboru, a wybór to jest podstawowe prawo człowieka. I to, co chcę powiedzieć, to, że wy tutaj przyszliście. To, że są ogromne protesty w Warszawie, to, że są ogromne protesty w całej Polsce i nie tylko, bo również na świecie jest z nami Nowy Jork, jest Bruksela, jest Luksemburg, jest Paryż, jest mnóstwo miast. Oni są z nami. I teraz tak, ja mówię o swoich potrzebach jako o potrzebach matki 5-letniej córki. Kto mnie zrozumie? Kobieta. A gdzie kobieta może to zrobić? W Sejmie. Dlatego dziewczyny, idziemy do wyboru! Dość tego! Idziemy do wyborów! Idziemy na listy i będziemy startowały, bo nikt nie zrozumie kobiety tak, jak druga kobieta! Precz z dziadami! 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 Taka dzisiaj moja rola, żeby niektórych panów niestety, ale z podestu usunąć. Z piedestału! Drodzy Państwo, zagubiła mi się gdzieś jedna prelegentka, pani Monika Sawicka. Nie jestem zbyt wysoka, czy ktoś ma drabinkę? Prezes ma tylko. Damy radę. A propos dziadów. Gdyby nie fakt, że 25 lat temu już obowiązywała ustawa pozwalająca na wybór, czy chcę, czy nie, czy jestem w stanie, czy nie, urodzić niepełnosprawne dziecko, dzisiaj prawdopodobnie nie przemawiałabym z tego miejsca. W 20 tygodniu ciąży dowiedziałam się, że moje dziecko ma bardzo poważne wady genetyczne. Dzisiaj kazano by mi je urodzić. Jestem pisarką, jestem dziennikarką, tutaj zgubiłam się, bo byłam w pracy. Teraz już jestem i chcę się z Państwem podzielić bardzo osobistą sprawą. 25 lat temu mogłam zdecydować, czy przyjdzie na świat to dziecko, czy nie. Czy ja przeżyję, czy nie. Moja córka, druga córka ma lat 25. Do cholery. Chciałabym, żeby też mogła decydować. Tak bardzo chętnie dziad z Nowogrodzkiej powołuje się na marszałka Piłsudskiego. A marszałek Piłsudski podpisał dekret w 1918 roku, 28 listopada, na mocy którego kobiety zyskały prawa wyborcze, wywalczone w sposób niesamowicie trudny. Te prawa wyborcze to prawa obywatelskie. Te prawa obywatelskie to prawo do decydowania o sobie. Wasz, drodzy politycy z Nowogrodzkiej i z Wiejskiej, wasz ukochany marszałek mawiał: racja jest jak dupa, każdy ma swoją. Więc nie każdy swoją racji.
swojej racji pilnuje. Dziękuję. Cieszę się, że jesteście. Tutaj jest nas tak dużo. Zajebiście. Dziękuję. Chcemy wyboru, a nie terroru. 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 Też mam wrażenie, że mam dzisiaj małą moc sprawczą, jeśli chodzi o głos wbrew pozorom. Proszę Państwa, ja mam do Was nietypową prośbę. Ponieważ nasi koledzy zygotarianie, których słychać w tle... Chodźcie z nami! No więc ja Was między innymi o to chciałam poprosić, ale najpierw miał być wstęp. Żebyście pozdrowili tych Państwa, ponieważ właśnie łamią prawo. Oni swoje zgromadzenie zgłosili na pasażu Schillera, gdzie zdecydowanie nie przebywają. Także pozdrowienia dla zygotarian. Moi drodzy, żeby nie było wątpliwości, myśmy ten fakt zgłosili, także Państwo myślę, że dostali już po uszach trochę, aczkolwiek jak widać mało to na nich działa. Teraz pozwolę sobie zabrać głos ja, ponieważ ja, Ida Mickiewicz, jestem tutaj w imieniu Stowarzyszenia Fabryka Równości. I my... My jako organizacja trochę niszowa, mimo wszystko wspieramy wszelkie możliwe ruchy, dlatego że zdecydowanie jesteśmy za tym, aby prawa człowieka były respektowane. Powtarzam, prawa człowieka. Nie możemy przyznawać praw różnego rodzaju zbitkowi komórek, który nie jest w stanie zrobić nic, a odmawiać praw dzieciom narodzonym, którym nie ma się kto zająć w tym kraju niestety. Drodzy Państwo, nasz problem polega na tym, że jesteśmy niekonsekwentni i niekonsekwentne. My staniemy, pokażemy, że jesteśmy wkurzeni i nic z tym nie robimy. Dlatego ja Was proszę, jeżeli macie okazję, wyrażajcie swój sprzeciw, mówcie głośno każdemu, co myślicie i kiedy przyjdzie odpowiedni moment, wystartujcie w wyborach i weźcie w nich udział. Brawo! Pamiętajcie, że to od nas zależy, co i jak będzie wyglądało w świecie, który jest wokół nas. To nasze wybory, nasze decyzje i nasza konsekwencja powoduje, że kształtujemy świat, który jest wokół nas. Pamiętajcie o tym wszystkie i wszyscy. Polska jest nasza! 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 Jesteśmy wkurwieni! Jesteśmy wkurwieni! Jesteśmy wkurwieni! Jesteśmy wkurwieni! Jesteśmy wkurwieni! To bardziej parlamentarnie bym prosiła, ale popieram. Próbujemy się w tej chwili połączyć, słuchajcie, z Warszawą, żeby nie było tak, że my sobie, oni sobie, ponieważ przypominam, my tutaj jesteśmy po to, żeby pokazać solidarność z głównym nurtem i buntem. Jeżeli mamy już Warszawę, to ja oddaję głos. Uwaga, moment. No, nie wiem, czy to pójdzie. Nie wiesz? Nie pójdzie. Agata, to ja tylko powiem tak, moment, ja będę Mamy Agatę na linii kobylińską, która jest w Warszawie. Agata, powiedz jakieś jedno zdanie, które mam przekazać tutaj ludziom.
zgromadzonym. Jest nas dużo, kurde dużo. Dobra, mówimy w Warszawie, że jest nas dużo, jakby ktoś nie słyszał. Brawo! Agata pewnie straciła głos. Dobra, no to... Ale to wiecie, to też o czym świadczy, tak? Jeżeli ich tam jest naprawdę dużo, a w tej chwili przypuszczam, że już jest spokojnie 60-70 tysięcy, jak nie więcej, to możemy być dumni z siebie, że jest nas tutaj również tak dużo. To wy nas słuchajcie! Głośno teraz dla wszystkich! Ja powiem jeszcze tylko tak. Pamiętajcie, nasz głos może wiele zmienić. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze przybycie. Oficjalnie rozwiązuję zgromadzenie. I jeszcze jedno ogłoszenie. Ogłoszenie, żeby nie powiedzieć, że parafialne. Proszę Państwa, w tę niedzielę o godzinie 12 zapraszamy Państwa na pasaż Schillera. Łódzki Kot organizuje śpiewanie Ody do Radości na wesele, także jeżeli macie ochotę na wspólne śpiewanie w obronie demokracji, to zapraszamy. Dziękuję bardzo. Yeah!